Kiedy w szpitalu, po operacji, dochodzi do siebie, z jego ust padają słowa: pomóżcie mi z tym skończyć, wy wiecie wszystko, wiecie z czym, pomóżcie mi, byleby dzieciom nic się nie stało. Byłem głupi, nie powinienem być przy Izie, skoro jej nie kochałem. Wszystko mnie boli, nie umiałem się powstrzymać, pomóżcie moim dzieciom. Damian urodził się w 1980 roku w Nowym Sączu. Jego ojciec, Władysław, pracuje na kolei, natomiast jego matka zajmuje się domem i dziećmi. Damian ma dwójkę rodzeństwa, brata Rafała i siostrę Kasię. Wszyscy mieszkają w jednym mieszkaniu na osiedlu Wojska Polskiego. Władysław ma problem z alkoholem, po którym staje się agresywny. Wyżywa się wtedy na swoich dzieciach i żonie. Wiedzą o tym wszyscy z sąsiadów. W tym czasie Damian poznaje kolegę, który boryka się z takim samym problemem. Jego ojciec również uzależniony jest od alkoholu i również w domu panuje przemoc. Sytuacja rodziny Rzeszowskich pogarsza się jeszcze bardziej, kiedy po kilku latach odsiadki z więzienia wychodzi wujek Damiana. Ze względu na to, że nie ma gdzie się podziać, zamieszkuje z całą rodziną Rzeszowskich. Wujek odsiadywał wyrok za nieumyślne spowodowanie śmierci własnego kolegi. Damian, więc z tego co na razie tutaj usłyszeliśmy, nie ma łatwego dzieciństwa. Kiedy chodzi Damian do szkoły podstawowej, zdarza się kolejna tragedia, ponieważ ginie woźny, który zostaje zamordowany przez dwóch nastolatków, a jednym ze sprawców jest kuzyn Damiana. Damianowi z tego powodu jest ogromnie wstyd. Czuje się trochę naznaczony. Rodzina, jako rodzina zabójcy, no, myślę, że boryka się z ogromnym odium i stygmą. Kiedy Damian osiąga wiek nastoletni, czuje się odosobniony, czuje się trochę jak outsider, jest samotny. To wrażenie potęguje fakt, że oboje rodziców, zarówno mama jak i ojciec, mają swoje ulubione dzieci. Ojciec wybiera sobie na takiego ulubieńca Rafała, natomiast mama skupia całą swoją uwagę i właściwie miłość na siostrze Damiana, na Kasi. Damian przez to nie czuje się ważny dla żadnego ze swoich rodziców. Jego poczucie własnej wartości jest zapewne bardzo niskie. Kiedy ma 15 lat, w 1995 roku, zaczyna uczęszczać do technikum samochodowego. Uczniem nigdy nie jest wzorowym, ale też nie jest jedynkowy. Jest chłopakiem, który jest bardzo dobry w sporcie, wyróżnia się zresztą na tle klasy podczas WF-u. Chętnie gra w sporty zespołowe, koszykówkę, siatkówkę, nogę. W 1999 roku dochodzi do reformy terytorialnej. Nowy Sącz z miasta wojewódzkiego zmienia się na powiatowe. To bezpośrednio wpływa na mieszkańców. Zresztą to jest też temat świetnych prac socjologicznych, też książek, które mówią właśnie o tych byłych miastach wojewódzkich, jak one dużo straciły i jak to wpłynęło na życie mieszkańców. Bardzo Wam polecam zgłębienie tego tematu. Zamykają się przedsiębiorstwa. Ludzie coraz rzadziej przyjeżdżają do miasta w celu załatwienia spraw, no bo też znika mnóstwo urzędów. Młodzi, szukając lepszego bytu oraz
lepszych, większych możliwości zarobkowych, zaczynają po prostu wyjeżdżać. Damian również postanawia zmienić miejsce zamieszkania, a kiedy otrzymał list z wojskowej komendy uzupełnień, postanawia od razu zaciągnąć się do wojska. Z tego względu przenosi się do Bydgoszczy, gdzie odbywa 2-letnią służbę. Podczas pobytu w Bydgoszczy poznaje Izę Garstkę. Zakochuje się i postanawia wtedy, że nie wraca do Nowego Sącza. Chce zostać w Bydgoszczy, gdzie zresztą po 2 latach służby zapisuje się na studia. Dla Damiana najważniejszym w życiu celem jest założyć swoją, pełną, kochającą się rodzinę, bez dysfunkcji, z którymi on musiał obcować całe swoje życie. A poznanie Izy daje mu nadzieję, że jest to możliwe. Kim jest zatem Iza? Jej matka, Jolanta, jest po technikum spawalniczym. Ojciec Marek prowadzi zakład fotograficzny, a kiedy na świecie pojawia się Iza, a później Krzysztof, Jolanta już nie wraca do pracy. Zaczyna zajmować się dziećmi i domem. Iza idzie do szkoły handlowej i nie wyróżnia się. Nie jest wyjątkową uczennicą, ale też nie jest uczennicą złą. Ludzie z jej otoczenia mówią, że jest dziewczyną bardzo uśmiechniętą, która z łatwością nawiązuje kontakty. Jest miła, sympatyczna. Damiana poznaje na jednej z dyskotek w Bydgoszczy. Chłopak wysoki, przystojny, wysportowany, no, od razu wpada jej w oko. Kiedy przyprowadza go do swojego domu, rodzice od razu widzą, że Iza patrzy na niego maślanymi oczami. I widać, że między Izą i Damianem po prostu jest chemia. Damian zostaje bardzo dobrze przyjęty przez rodzinę Izy. Jolanta jest pod jego ogromnym wrażeniem, bo Damian jest pracowity, rozsądny, nie chodzi na miasto, nie pije zbyt dużo alkoholu, co jak na kogoś z rodziny alkoholowej jest no, świetną oznaką. Czy nie wiem, czy Jolanta wtedy wie o tych problemach Damiana, ale na mnie akurat robi to wrażenie. Ale przede wszystkim dba o swoją ukochaną. Rodzina Damiana natomiast po jego wyprowadzce prawie urywa z nim kontakt. No, nie interesują się nim tak, jak się nie interesowali. Tym bardziej nie dzwonią, by zapytać, co u niego słychać. Nawet nie składają mu życzeń na święta czy urodziny. Młodzi postanawiają razem zamieszkać i wprowadzają się do dziadka Izy, który ma mieszkanie, ale jest sam. Damian w dalszym ciągu chce studiować, a Iza nie ma z tym problemu. On jednak, żeby móc zapewnić im dobry byt, idzie na studia zaoczne. W tygodniu z kolei pracuje w hurtowni. Zarobki w hurtowni no, są marne. Damian przynosi do domu 35 zł na dzień. Iza stara się znaleźć pracę, żeby żyło im się lepiej. I po kilku tygodniach poszukiwań zostaje zatrudniona na stanowisku kasjerki w jednym ze sklepów. Dziadek Izy z kolei opłaca wszystkie rachunki oraz od czasu do czasu gotuje obiady dla młodych, dzięki czemu oni większość wypłaty mogą odkładać, więc też Damian ma pewnie do czynienia z taką wspierającą się postawą bliskich i to bardzo pomaga im po prostu stanąć na nogi. Pewnego razu do Damiana odzywa się jego starszy brat, Rafał, który dzwoni do niego z propozycją. Opowiada mu wtedy, że wyjechał na wyspę Jersey, gdzie znalazł super pracę na budowie. Dostaje za tę pracę godziwe pieniądze i namawia Damiana, by rzucił swoje zatrudnienie w hurtowni i przyjechał do niego. Wyspa Jersey, bo nazwa jest taka angielska i w sumie dobrze nam to naprowadza, natomiast jest to dependencja korony brytyjskiej, tutaj z Wikipedii czytam fragment, obejmująca administracyjnie wyspę Jersey, jedną z wysp normandzkich oraz kilkadziesiąt sąsiednich niezamieszkanych wysepek. De facto jest to terytorium zależne od Wielkiej Brytanii. Oficjalną władzę na wyspie sprawuje gubernator działający w imieniu króla brytyjskiego, który w Jersey nosi tytuł księcia Normandii. Przez niego jest powoływany ten gubernator i odwoływany. Praktyczną władzę sprawuje lokalny rząd wybierany
wyborach. Natomiast pod względem prawnym nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Nie był również częścią Unii Europejskiej. Ale za obronę i bezpieczeństwo odpowiada Wielka Brytania. Jersey posiada również swoją własną walutę, którą jest funt Jersey wymienny 1:1 na funt brytyjski. Więc to tyle na temat wyspy Jersey, że to nie jest Wielka Brytania, chociaż no, ma z nią oczywiście mnóstwo wspólnego. Damian po czasie na zastanowienie się, przemyślenie wszystkich za i przeciw, wyjeżdża na Jersey, gdzie zamieszkuje w St. Helier. Zanim jedzie Iza po jakimś czasie, a później Krzysztof, brat Izy z partnerką oraz ojciec Izy, Marek. Być może, jak pamiętacie, Marek w Bydgoszczy prowadzi firmę fotograficzną, która przestała dobrze prosperować, stąd też decyzja o wyjeździe wydała się dość naturalną decyzją. Natomiast Jolanta, czyli matka Izy, żona Marka, nie jest gotowa na emigrację, zostaje w Bydgoszczy, natomiast regularnie odwiedza całą swoją rodzinę, jeżdżąc właśnie na wyspę Jersey. Iza dostaje pracę jako kelnerka. Damian początkowo pracuje na zmywaku, ale po jakimś czasie dopiero ląduje na budowie, więc ta praca też na budowie od razu się nie wydarzyła. Młodzi wynajmują mieszkanie, a po roku od wyprowadzki z Bydgoszczy biorą ślub. Ceremonia jest skromna, ogranicza się do obiadu dla najbliższych, ale oboje są bardzo szczęśliwi. I tak w 2005 roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, córeczka Kinga. W 2008 lub 2009, bo różne źródła podają, rodzi się Kacper, ich syn. Wszyscy, którzy są blisko rzeszowskich, mówią, że ich dzieci są przepiękne, słodkie, jak z bajki, że ich życie przebiega spokojnie, że są bardzo rodzinni. No, taka zwykła rodzina na emigracji. Bliscy jednak zauważają zmianę w Damianie, który zaczyna się inaczej zachowywać, a to zachowanie określane jest mianem dziwnego. Przede wszystkim zaczyna być zazdrosny o Izę. Ona podczas pobytu na Jersey rozkwita. Zawsze o siebie dba, chodzi pomalowana, ładnie ubrana. On natomiast jest głównie po prostu zmęczony pracą. Zapewne też stąd nie przywiązuje zbyt dużej wagi do swojego wyglądu, do tego, jak się nosi, czy ma energię, czy nie. Przychodzi po Izę do pracy, ale to nie jest taki romantyczny gest, tylko raczej po to, żeby mieć kontrolę, że nie rozmawia na przykład po tej pracy, wracając z nieznajomymi. Ponadto zaczyna zabierać jej pensję, którą Iza otrzymuje. Chce mieć kontrolę również nad tym, że pieniądze nie będą wydawane na byle co, bo celem głównym Damiana jest po prostu zarobić pieniądze na Jersey i wrócić do Polski. Natomiast Iza po urodzeniu Kacpra rezygnuje z pracy, ponieważ taniej wychodzi, by to ona zajmowała się dziećmi, niż ogarnęła opiekę jakiejś niani czy jakichś płatnych żłobków, żeby wrócić do pracy. Damian wtedy zostaje jedyną osobą utrzymującą rodzinę. Bardzo ciężko pracuje, ponad 12 godzin dziennie. Na szczęście jest to bardzo doceniane przez jego szefa, który uważa go za jednego ze swoich lepszych i cenniejszych pracowników. Po czasie to właśnie Damian między innymi otrzymuje klucze na budowę, którą sam otwiera i zamyka, pełni rolę prawej ręki szefa. Czyli gdyby chciał, no to mógłby na przykład, nie wiem, ukraść mu sprzęt w nocy, więc to faktycznie, to się tak wydaje, że to nie jest takie duże zaufanie, ale tak, jest to duża oznaka zaufania. Rodzina Rzeszowskich mieszka i funkcjonuje na Jersey coraz dłużej i wraz z upływem czasu oczywiście poznają też tam nowych ludzi. I tak partnerka czy żona już wtedy brata Izabeli, Krzysztofa, ma na imię Agnieszka, wiem, że to teraz brzmi jak bardzo skomplikowana zależność, ale jest to bratowa Izy. I tak Agnieszka poznaje Martę de la Haye, która na wyspie szuka niani do swojej córki Julii. To dla Agnieszki wydaje się pracą no, taką, którą chętnie podejmie, której szuka, pragnie. I tak zostaje opiekunką. Niestety ta praca szybko zostaje przez nią porzucona, chociaż z bardzo pozytywnego
powodu, ponieważ Agnieszka sama zachodzi w ciążę, nie jest w stanie opiekować się Julią. W tym samym czasie jej partner Krzysztof ma problemy w pracy, nie wychodzi mu w tej pracy. Nie wiem, czy on traci pracę, czy musi cały czas czegoś szukać, czy po prostu źle zarabia, albo nie dostaje zleceń, no nie wiem. W każdym razie pobyt na wyspie zaczyna być dla nich za drogi i niekorzystny, dlatego postanawiają wrócić do Bydgoszczy. Natomiast z racji tego, że już Marta de la Haye oraz Iza Damian przez Agnieszkę i Krzysztofa zaczynają jakoś razem się tam spotykać, kumplować, to do tego Marta wpada na taki pomysł, że skoro Iza i Damian są na miejscu, Iza nie pracuje, sama ma dwójkę dzieci, to może chciałaby się zaopiekować tą Julią w międzyczasie i zrobić taki mini daycare dla trójki ich dzieci. Iza by dodatkowo za to zarobiła pieniądze. Więc tak też podejmują decyzję Iza i Damian, że się przeprowadzą na miejsce Krzysztofa i Agnieszki, którzy wracają do Bydgoszczy, żeby być blisko Marty, która jest ich sąsiadką. I tak zaczyna się po pierwsze ich współpraca, a po drugie przyjaźń. Damian po narodzinach Kacpra zaczyna już tak poważnie marzyć o powrocie do Polski. Na emigracji mu się po prostu nie podoba. Nie potrafi nawiązywać kontaktów z obcokrajowcami. Te różnice kulturowe są dla niego nie do przeskoczenia. I według niego ten pobyt na Jersey jest chwilowy. I cały czas mówi, że niedługo wrócą albo do Bydgoszczy, albo do Nowego Sącza. On cały czas marzy, żeby mieć swoje miejsce na ziemi, ale to miejsce na ziemi musi być w Polsce. Natomiast Iza ma do tego zupełnie inne podejście, ponieważ to właśnie na Jersey odżywa, zaczyna pracować, budować swoją jakąś niezależność, taką zyskuje energię życiową. Poza tym zaprzyjaźnia się z Martą, z którą ma świetny kontakt. Jest doceniana, dba o siebie. Natomiast Damiana właściwie bez przerwy nie ma. Cały czas ciężko pracuje, jest też tą pracą pochłonięty, potem wykończony, wyobcowany. Pewnego dnia Damian po pracy udaje się na imprezę firmową i tam pije alkohol. Kiedy wraca do domu pieszo, zostaje napadnięty przez kibiców Celtic Glasgow, którzy w jednym z pubów oglądali mecz. I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że podczas tego napadu biją go tak mocno, że Damian traci przytomność. Po czasie odzyskuje tę przytomność na chodniku. Nie zgłasza napaści, mimo że po niej wygląda strasznie. Wszyscy namawiają go, żeby udał się do szpitala, bo te rany są i obrażenia są okropne. Poza tym mogło mu się coś stać, jednak on tego nie robi. Bardzo możliwe, że bał się konsekwencji, ponieważ w 2009 roku, kiedy do tej napaści dochodzi, nie posiada jeszcze statusu rezydenta, więc nie ma świadczeń medycznych i musiałby pewnie zapłacić za ten pobyt w szpitalu. Boi się tego, że byłby obciążony kosztami tego leczenia, hospitalizacji itd. Mógł również się bać tego, że dostanie zwolnienie lekarskie, tak zwany sick leave, i w wyniku tego na przykład straci wszystkie przywileje, które miał w pracy, przede wszystkim dochody. Ten szpital nie był mu na rękę pod żadnym względem. Ale on też nie udaje się do lekarza, co jest bardzo ważne. W 2009 roku Iza postanawia wyjechać do Polski na urlop. Chce pojechać sama. Mówi wtedy, że jest bliska depresji. Tak sobie trochę myślę, że ciekawe, czy po prostu już jej nie miała, tylko może inaczej ją rozumiała. Natomiast brzmi mi to tak, jakby miała jednak jakiś kryzys psychiczny. Damian na to pozwala, jednak podejrzewa, że ten wyjazd ma związek również z tym, że Iza często jest online i że pewnie kogoś poznała właśnie na przykład w Polsce, że chce po prostu sobie pojechać i spotkać się z tym potencjalnym kochankiem. Podejrzewa wtedy, że żona go zdradza. Natomiast po powrocie do Jersey, kiedy Iza wraca z tego urlopu, atmosfera w domu staje się ciężka. Damian jest zły na Izę, mimo że się zgodził na ten wyjazd. I ten wyjazd był też do jej domu rodzinnego, więc ale miał problemy z zazdrością. Oboje zaczynają radzić się znajomych, jak pomóc swojemu związkowi, który przechodzi ewidentnie kryzys.
Natomiast jak źle dzieje się w tym związku, możemy tylko się domyślać, ponieważ nikt za bardzo nie wie, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Natomiast faktem jest, że Iza co najmniej raz, ale raczej dwa razy trafia do Women's Refuge, czyli przytułku dla kobiet doświadczających przemocy. I nie wiadomo dokładnie, dlaczego tam trafia. Nie wiadomo też, czy Iza trafia sama, czy z dziećmi. Nie korzystała z noclegu przysługującego jej wtedy. Być może w obawie przed barierą językową, bo Iza też płynnie się angielskim nie posługiwała. Natomiast z drugiej strony nikt nie ma też informacji o tym, aby Damian stosował przemoc wobec Izy. Jednak do mamy Izy, do Jolanty, dochodzą informacje, że gdy ojca nie ma w mieszkaniu, czyli Marka, to Damian pije i staje się agresywny. Podobno dochodzi do tego, że kilka razy wyrzuca Izę z mieszkania, nie otwiera drzwi i też nie wiem, czy wyrzucają z dziećmi, czy dzieci są wtedy w domu, podczas gdy on pije. No więc niestety ten scenariusz, który Damian miał w domu, zaczyna niestety powielać. Damian zdalnie prosi swojego ojca. Też nie wiem, dlaczego prosi akurat swojego ojca, skoro nie miał z nim za bardzo kontaktu, by ojciec wpłacił oszczędności na zaliczkę segmentu czy domu w Nowym Sączu. Podejrzewam, że chodzi o oszczędności Damiana, które on odkłada sobie. Z siostrą może nie mieć dobrego kontaktu, więc prosi o to ojca. Ojciec to robi. Wpłacają wówczas około 70 tysięcy złotych. Niestety, po czasie się okazuje, że firma budująca domy, no deweloper po prostu, zbankrutował i pojawiły się wątpliwości, czy Damian odzyska pieniądze. Jak sobie Damian radzi z tym problemem? No, w moim odczuciu sobie nie radzi, ponieważ zamiast jakoś prawnie to spróbować ogarnąć, grozi swojemu ojcu przez telefon i mówi mu wówczas, że masz odzyskać kasę, bo inaczej cię zabije. W 2011 roku, w czerwcu, dochodzi do kolejnego dramatu w życiu Damiana, ponieważ zgodnie z jego obawami z 2009 roku okazuje się, że Iza faktycznie nawiązała jakiś romans i go zdradziła. Jej relacja z tym mężczyzną trwała 2 miesiące. Iza ją zakończyła, chcąc naprawić swoje małżeństwo z Damianem, ponieważ bardzo go kochała. Natomiast Damian się o tym dowiaduje i w odwecie robi to samo. Zdradza wówczas Izę z jakąś Brytyjką. Robi to specjalnie, żeby ukarać swoją żonę. Izę to oczywiście dotyka. Ich relacja wcale się nie polepsza, wcale to nie oczyszcza atmosfery. I ta ich relacja się jeszcze bardziej pogarsza. Mamy rok 2011. Damian źle się czuje. Idzie do lekarza pierwszego kontaktu, mówiąc, że nie może spać, że jest zestresowany. Lekarz nie stwierdza oznak depresji, ale po prostu taki ogólnie zły stan psychiczny ze względu na duże obciążenie stresem i przepisuje mu wówczas jakieś, nie chcę tego nazywać antydepresantami, ale no, przepisuje mu leki po prostu na poprawę samopoczucia. Kilka dni później w mieszkaniu pod nieobecność Izy Damian znajduje list, który Iza zostawia. W tym liście Iza pisze do Damiana, że idzie się utopić. Więc jest to list taki pożegnalny. Damian wpada w panikę, próbuje jakoś zareagować, nie wiem, odnaleźć ją, ratować. Jednak po krótkim czasie okazuje się, że Iza blefowała, ponieważ po prostu poszła się przejść, ale prawdopodobnie chciała w Damianie wywołać jakieś emocje, jakąś reakcję. I to dzieje się 18 lipca, a dzień później 19. Iza wybiera się na zakupy spożywcze, mówi Damianowi, że zadzwoni do niego. Jak będzie kończyć, wtedy on ma po prostu po nią wyjechać, bo będzie miała dużo toreb z zakupami. I kiedy dzwoni do niego, to Damian nie odbiera. 1 sierpnia już wyjeżdżają do Polski, ale postanawiają o tym wyjeździe trochę wcześniej. Jadą do Bydgoszczy, oboje są w świetnych humorach. Rodzina jest uprzedzona o tym, czy wie o tym rodzina po prostu, że małżeństwo przechodzi kryzys, że była zdrada, każdy więc się trochę obawiał zachowania
zarówno Izy, jak i Damiana, myśleli, że będą grobowe nastroje. Tymczasem było całkiem przyjemnie. Damian i Iza się uśmiechają, okazują sobie uczucie. No i tak rodzina jest przekonana o tym, że młodzi sobie po prostu zaczęli układać swoje sprawy i że ten kryzys po prostu zażegnali, albo właśnie zażegnują. Natomiast podczas pobytu w Polsce Damian korzysta z usług prostytutki. 14 sierpnia 2011 roku wracają z Polski na Jersey. Oni też nie lecą samolotem, tylko wybierają się w tę podróż samochodem, więc jest to no, bardzo długa podróż, która też wymaga oczywiście podróży promem. Damian jest kierowcą i za nim ma prawa jazdy. Śpieszą się, by zdążyć na prom. Jadą do portu we Francji bez żadnych przystanków. Podróż jest stresująca. Zaczyna im brakować benzyny, szukają stacji, muszą się zatrzymać, boją się, że nie zdążą. I ja bym nawet tej sytuacji za bardzo nie rozumiała, gdybym nie przeżyła podobnej podróży ze zdążeniem na prom przez całą właściwie Europę, bo wyjeżdżaliśmy z Warszawy i musieliśmy dotrzeć pod Rzym, gdzie był prom. I było to bardzo stresujące i dotarliśmy tam po prostu na styk właściwie godzinę przed takim odprawą na prom. Więc rozumiem absolutny stres związany z tą sytuacją. Więc Damian i Iza zaczynają się kłócić. Podróż trwa ponad 20 godzin. Damian prowadzi bez żadnej przerwy. Do tego jeszcze, do tego zmęczenia, skupienia, jeszcze dochodzą te problemy z paliwem. Jest bardzo, bardzo nerwowo. Ten cały stres, powiedzmy, kończy się dopiero w sytuacji, kiedy docierają do portu w Saint-Malo, czy Malo. Dopiero wtedy Damian może odpocząć. W niedzielę nad ranem docierają na wyspę Jersey. Stamtąd trafiają do domu i mogą odpocząć po prostu po tej okropnej podróży. Jest piękna pogoda, jest lato, słońce, ciepło. Postanawiają wykorzystać ten czas, tak żeby jeszcze zakończyć ten urlop i zrobić grilla. Iza od razu na tego grilla zaprasza swoją przyjaciółkę Martę, tę, której córką się opiekowała. Iza wraz ze swoim ojcem jadą po gości. Marek prowadzi, bo Iza nie ma tego prawa jazdy. Damian z dziećmi z kolei zostają w domu. I kiedy wracają z gośćmi, czy docierają do tego domu z gośćmi, Iza jest wściekła, ponieważ Damiana nie ma w domu, a dzieci są same. Wszystkie granice Izy są przekroczone, ponieważ dzieci nie mogą zostać same, kiedy mają 7-6 lat, ale jak mają dosłownie po kilka, to absolutnie jest to niedopuszczalne. Jest wściekła. Kiedy Damian wraca, okazuje się, że w ogóle nie wiadomo, gdzie był, jak długo go nie było. Nie przyjmuje się tym za bardzo, że takie coś zrobił i nie przyjmuje się słowami swojej żony. Dochodzi do kłótni, a potem do awantury. Około 1:13 wszyscy goście, też Iza, Damian robią grilla. Damian smaży mięso, dzieci się bawią, Iza z Martą rozmawiają. Kiedy grill się kończy, ojciec Izy, Marek, postanawia odpocząć i idzie pooglądać telewizor do swojego pokoju. Około 14:45 sąsiedzi z Victoria Crescent, to jest ulica, na której mieszkają, słyszą hałasy i wołanie o pomoc. To są sąsiedzi z naprzeciwka i oni widzą uciekającą, zakrwawioną kobietę, a za nią podążającego mężczyznę z nożem. Ludzie widzący całe to zdarzenie próbują powstrzymać napastnika. W ogóle nie wiedzą, co się dzieje. To jest jakaś absurdalna, abstrakcyjna sytuacja. Rzucają w niego pachołkami ulicznymi, które tam stoją, jednak nożownik zaczyna wymachiwać nożem, grozić im, po czym sam zaczyna się dźgać tym nożem. Zostaje wezwana natychmiast policja i pogotowie. I co teraz będziemy słyszeć i wiedzieć, to pochodzi z relacji już pogotowia. Sąsiedzi słyszący przeraźliwe odgłosy wybiegają na ulicę. Krzyk słyszy także kobieta mieszkająca na końcu ulicy, która jest pielęgniarką. I tego dnia akurat ma wolne. Biegnie do mieszkania 3A, skąd dobiegają te krzyki. Dostrzega kobietę leżącą na ulicy i zaczyna jej pomagać. Widzi jednak, że jej stan jest krytyczny. Ma przebite płuco, wiele ran kłutych. Ta sąsiadka krzyczy, by ktoś wezwał pomoc. Zauważa jeszcze jedną kobietę.
inną kobietę, która również cała jest we krwi. Ktoś wzywa pogotowie, więc obie te ranne czekają na przewiezienie do szpitala. Kiedy pogotowie zjawia się na miejscu, pracownicy wchodzą do mieszkania i dostrzegają w przedpokoju wykrwawiającego się mężczyznę w wieku ponad 50 lat. I myślę, że się wszyscy domyślamy, że jest to Marek, ojciec Izy. Ratownicy dostrzegają wbity nóż, który tkwi w plecach ofiary. Wiedzą jednak, że gdy go wyciągną, to dojdzie do krwotoku, więc tego noża nie wyciągają, jednak mężczyzna i tak umiera o 15:35. Drugą ofiarą w tym domu, jaką służby dostrzegają, jest zakrwawione dziecko leżące obok fotelika do karmienia. Dziecko już nie żyje. Jest to Kacper Rzeszowski, który w aktach ma wpisaną godzinę zgonu 15:25. Na jego ciele widać kilkanaście ran kłutych. Widok jest przerażający. I w tym samym pokoju, gdzie jest Kacper, leżą też dwie dziewczynki, Kinga oraz Julia Delahay. Dziewczynki również są całe zakrwawione i zostają przewiezione do szpitala. W jednej z sypialni zostaje też dostrzeżony inny mężczyzna, kolejny, cały we krwi, który daje jakieś oznaki życia, mamroczy coś pod nosem, jest nagi od pasa w dół. Ratownik pyta, czy ktoś jeszcze jest w domu. Ten odpowiada, że tak. Ale wtedy też ratownik zauważa, że ten mężczyzna ma na nadgarstkach rany cięte, które wskazują na to, że próbował pewnie podciąć sobie żyły. Pyta się, czy te rany to jego sprawka. Mężczyzna odpowiada, że tak. I wtedy pierwszy raz do kogokolwiek z tej ekipy, która przychodzi tam ratować, udzielać pomocy, to temu ratownikowi po raz pierwszy przychodzi przez myśl, że to nie jest ofiara tego napastnika, tylko sprawca, który próbuje odebrać sobie życie w tak zwanym akcie rozszerzonego samobójstwa, chociaż ja uważam, że w ogóle to nazewnictwo jest nieadekwatne, bo to jest moim zdaniem zabójstwo zakończone samobójstwem sprawcy. Stara się więc utrzymać go przytomnego. No i tego mężczyznę zabiera kolejna karetka. W szpitalu okazuje się, że na jego ciele jest aż 27 ran kłutych, ale dzięki operacji udaje się go utrzymać przy życiu i niestety jest to jedyna osoba, która ten atak przeżyje. W szpitalu nikt nie ma pojęcia, kim są ofiary. Dopiero po chwili w torebce jednej z kobiet dzwoni telefon, a na wyświetlaczu pojawia się imię Craig. Chodzi o Craiga Delahay, który dzwoni, ponieważ Marta i Julia nie wracają do domu. I on zaczyna się martwić. Lekarz, który odbiera telefon, mówi o tym, co się właśnie stało. Craig przyjeżdża do szpitala, rozpoznaje swoją żonę oraz córeczkę. I to dzięki niemu udaje się rozpoznać pozostałe osoby. Craig mówi, że tego dnia Marta i Julia miały spędzić popołudnie u Rzeszowskich. W domu na Victoria Crescent pozostał Kacper oraz Marek Garstka. Oni już nie żyli. W szpitalu zaś umierają Iza i Kinga Rzeszowskie oraz Marta i Julia Delahay. Osobą, która dokonała tej straszliwej zbrodni, jest Damian Rzeszowski. Kiedy w szpitalu po operacji dochodzi do siebie, z jego ust padają słowa: pomóżcie mi z tym skończyć, wy wiecie wszystko. Wiecie z czym? Pomóżcie mi, byleby dzieciom nic się nie stało. Byłem głupi, nie powinienem być przy Izie, skoro jej nie kochałem. Wszystko mnie boli, nie umiałem się powstrzymać. Pomóżcie moim dzieciom. Po tym, co Damian mówi w szpitalu oraz po tym, jak w domu Rzeszowskich zostają zabezpieczone ślady, no mężczyzna oczywiście zostaje natychmiast zatrzymany. Śledczym natomiast zajmuje kilka miesięcy, aby w ogóle ustalić prawdopodobny przebieg wydarzeń, bo mówimy tutaj prawdopodobny przebieg wydarzeń, ale całe wydarzenie jest nieprawdopodobnie, po pierwsze niespodziewane, po drugie skala tej przemocy, agresji, ilość ciosów, to, że tam giną dzieci. No, chciałabym powiedzieć coś mądrego, ale myślę, że tutaj każde słowo zabrzmi jak banał i myślę, że wszyscy podobnie możemy oceniać. Damian kieruje się do kuchni, gdzie bierze
dwa największe noże kuchenne, po czym kieruje się prosto do pokoju Marka. Prawdopodobnie wybiera Marka jako pierwszego, dlatego że to on jest pewnie najsilniejszym przeciwnikiem, który mógłby go powstrzymać. Marek leży na kanapie, ogląda telewizję i tam zostaje tymi nożami zaatakowany przez Damiana. Między mężczyznami wywiązuje się jakaś walka, Marek próbuje uciekać, ale otrzymuje cios w kręgosłup, po którym już Damian nie jest w stanie narzędzia zbrodni wyciągnąć, więc Marek czołga się jeszcze do salonu czy do przedpokoju, gdzie próbuje uratować resztę rodziny. On też nie wie, co się będzie działo za chwilę, ale tam niestety traci przytomność, a potem umiera. Następnie Damian atakuje dzieci. Najpierw Kacperka, który siedzi przy stole, potem Kingę, swoją córkę, potem Julię, córkę Marty de la Haye. Następnie w trakcie trwania tego ataku Iza i Marta znajdują się w ogrodzie i prawdopodobnie docierają do nich jakieś krzyki. Zaczynają podejrzewać, że dzieje się coś bardzo złego. Iza wbiega do domu i według relacji świadków ona do tego domu wbiega i bardzo długo w tym domu jest. Najprawdopodobniej, znaczy no to jest dla mnie oczywiste, próbuje pomóc swoim dzieciom, ale też raczej próbuje schować się w mieszkaniu, barykaduje się w łazience, próbuje z tej łazienki uciec przez okno, które prowadzi do ogrodu, ale najprawdopodobniej Damian ją wtedy osacza, więc postanawia, że wybiegnie przez frontowe drzwi. Przytomnie bierze telefon albo swój, albo swojego ojca Marka, którego najprawdopodobniej też już widzi w tym domu, no bo to te domy są dość małe, to nie są takie domy, jakie my sobie wyobrażamy, to nie są polskie domy. To wszystko jest tam w małej przestrzeni. I biorąc ten telefon, wzywa pomoc i wykręca prawdopodobnie w tym szoku numer 997, czyli polski numer alarmowy na policję. Natomiast na wyspie Jersey, po pierwsze, ten numer nie działa, bo działa tam pewnie europejski 112, ale przede wszystkim działa tam też numer 999, który w Polsce jest numerem pogotowia, a na wyspie Jersey jest to numer na policję, więc ten telefon się nie udaje, nie udaje się go wykonać. Iza wybiega z mieszkania i biegnie przez ulicę i to właśnie jej krzyki słyszą sąsiedzi, ona wzywa pomocy rozpaczliwie, widzą, co się dzieje. Iza ucieka wzdłuż ulicy, za nią idzie Damian z nożem, oboje są zakrwawieni. Iza prawdopodobnie jeszcze wtedy nie jest ranna, ale może po prostu być w krwi ofiar z domu i sąsiedzi są świadkiem tego, jak Damian atakuje Izę, zadając jej kilkanaście ciosów nożem. Kiedy sąsiadom będącym w szoku udaje się dotrzeć do Izy, to już dostrzegają, że ona leży na ulicy. Po chwili widzą kolejną kobietę, która wybiega z tego domu i którą też Damian atakuje. Natomiast widzą jeszcze taką scenę, że Damian po zadaniu ciosów kobietom sam udaje się w kierunku własnego domu, wraca, ale wracając do tego domu sam zadaje sobie ciosy w brzuch. Dokładny opis zbrodni jest dla mnie dość trudny do po pierwsze przyswojenia, po drugie opowiedzenia. Trochę więcej mówię na Spotify, gdzie wiem, że ten odcinek nie będzie zablokowany. Natomiast odsyłam Was do książki Ewy Winnickiej i Dionysiosa Sturisa, którzy napisali książkę Głosy. To jest reportaż właśnie o tej tragedii. Jest świetna też wersja tej książki w formie takiego, ja bym to nazwała audioserialem, możecie go posłuchać w audiotece. Ma 5 godzin. To jest Głosy, co słyszał morderca, co wydarzyło się na wyspie Jersey i tam słychać rozmowy autorów, są też nagrania ze świadkami, z osobami, z którymi rozmawiali. Bardzo, bardzo, bardzo Wam tę książkę polecam. Zresztą wszystkie książki Ewy Winnickiej Wam polecam, bo to są niesamowicie mocne i świetne reportaże. Zresztą jeden z nich już tutaj polecałam Wam w odcinku, który był najtrudniejszym odcinkiem, jaki w życiu tutaj opowiedziałam, czyli odcinek o Szymonku z Będzina. Dotychczas na wyspie było bardzo spokojnie i ludzie, którzy znali Rzeszowskich, no wiedzieli, że to jest normalna, spokojna rodzina.
Nigdy też nie widzieli, żeby dochodziło między nimi do kłótni. No z drugiej strony mamy te zeznania i ten fakt znamy, że Iza jednak uciekła kiedyś do tego Women's Refuge. Po brutalnym zabójstwie 6 osób, czy to morderstwie, ludzie zaczęli mieć złe zdanie na temat Polaków na wyspie Jersey. Po morderstwie 6 osób ludzie zaczęli mieć złe zdanie na temat Polaków na wyspie Jersey. No myślę, że wszystkim innym osobom narodowości polskiej musiało się wtedy żyć bardzo trudno i ciężko. Myślę, że się mogli czuć bardzo wyobcowani, no też obciążeni tym, no taką ogromną stygmą. Podczas przesłuchania Damiana ten nie mówi nic. Jego ulubioną odpowiedzią jest no comments. Damian stwierdza po czasie, że po prostu nic nie pamięta. Nie pamięta, co się działo tego dnia. Początkowo jego obrona uważa, że doszło u Damiana do zaniku pamięci. Nie wiem, czy to fuga dysocjacyjna, czy tak mi się wydaje. Kolejną i już potem ostateczną wersją Damiana jest jednak to, że tego dnia słyszał głosy. Taką wersję przedstawia po kilkutygodniowym leczeniu w szpitalu Broadmoor. Tam jest szpital psychiatryczny, taki duży ośrodek, który w ogóle też jest świetnym motywem w książce pod tytułem Głosy, co słyszał morderca, to co wydarzyło się na wyspie Jersey, Winnicki i Sturisa. Ja też bardzo serdecznie was właśnie zachęcam, żebyście przysłuchali tę wersję taką autorską, tą taką bardziej reporterską, bo tam na przykład słychać alarm, który w tym szpitalu wyje, kiedy coś się dzieje, kiedy ktoś wychodzi albo próbuje uciec. I to jest przerażający dźwięk, więc też oddaje bardzo dobrze klimat tego miejsca. Według Damiana te głosy miały pojawić się już w samochodzie, kiedy wracali na wyspę Jersey z Polski. Damian twierdzi, że słyszał głosy, które wydobywały się z radia samochodowego i mówiły prosto do niego. Kolejne głosy miał słyszeć podczas grilla i miał wtedy słyszeć, że ktoś zabije jego żonę, a dzieci się spalą. Pozostaje więc pytanie, dlaczego nie obronił dzieci i żonę, tylko... A poza tym dopuszcza do tego, że był grill, gdyby no, tak na logikę, prawda, ale nie, raczej nie możemy się nią tutaj kierować, kiedy mówimy o kimś, kto potencjalnie mógł mieć zaburzenia albo być na przykład w jakimś stanie, nie wiem, ograniczonej poczytalności, czy nie wiem, w stanie psychozy, czy jakichś urojeń, no to raczej logika nie odgrywa zbyt dużej roli, natomiast no, dlaczego dopuszcza wtedy, że grill się odbywa, skoro jest to źródło ognia, w którym dzieci mogłyby się spalić? Dlaczego nikomu nie powiedział, że coś takiego słyszy, to akurat jestem w stanie zrozumieć, no bo myślę, że jest to przerażające dla osoby, która pierwszy raz czegoś takiego doświadcza. Trudno mi to interpretować, tłumaczyć. Przyjmuję to po prostu. Damian zostaje 3-krotnie przebadany przez specjalistów z zakresu psychiatrii. Jeden z nich twierdzi, że Damian cierpi na ciężką depresję. Dwóch pozostałych jednak uważa, że nie mógł cierpieć na depresji, ponieważ był w stanie normalnie pracować. Ponadto kilka godzin przed śmiercią prowadził samochód przez, no, nie kilka, ale 20 godzin ponad, bo jeszcze doliczył do tego prom i potem jeszcze powrót do domu. Według tych specjalistów ktoś, kto choruje na ciężką depresję, nie jest w stanie nic robić, bo nie ma na to siły. No ale teraz kwestia tego, jak interpretujemy ciężką depresję. Czym jest ciężka depresja? Ponadto, kiedy ktoś słyszy głosy, to w pierwszej kolejności pyta, słyszałeś to? Widziałeś to? No tak, no bo nie dostrzega różnicy pomiędzy rzeczywistością a urojeniem, więc dlaczego nie spytał Izy? Chociaż nie możemy się tego dowiedzieć. Może Izy zapytał. Ale Iza już nie była w stanie nigdy o tym komukolwiek powiedzieć. Damian do nikogo się nie zwrócił w sprawie tych głosów. No, z drugiej strony, skoro od słyszenia głosów do momentu zabójstwa 6 osób mija kilkanaście godzin, to też nie wiem, do kogo miałby się zwracać. Damian próbuje z siebie zrobić niepoczytalnego. Podczas badań neurologicznych wychodzi, że mózg Damiana odnotowuje pewne nieprawidłowości. Nie wiem w jakim zakresie, ale nie wpływa to na to, że mogłoby w jego przypadku dojść do takich odchyleń od normy, by mógł nagle z neurologicznego punktu widzenia i powodu po prostu stać się tak agresywny, żeby zabić całą rodzinę. Prawda jest taka, znaczy wydaje mi się, że prawda jest taka, bo wszystko na to wskazuje, że do zbrodni doszło, ponieważ Damian ją po prostu zaplanował.
Między nim a Izą dochodzi do kłótni, natomiast do zbrodni dochodzi po kilku godzinach. I co powoduje, że Damian decyduje się na taki krok? Dlaczego atakuje Marka jako pierwszego? No według oskarżycieli to również jest przez niego zaplanowane i przemyślane, ponieważ Marek był jedyną osobą, która mogłaby go powstrzymać, choćby ze względu na siłę. Jako jedyny był mężczyzną, był sprawny, był w pełni sił. Dlaczego następnie przerzuca się na dzieci? Ponieważ cała zbrodnia miała być zemstą na Izie. Więc Iza musiałaby widzieć, najpierw zobaczyć, co zrobił dzieciom, poczuć to ogromne cierpienie, strach, wściekłość, karę. Chciał, żeby najbardziej to ją zabolało, dlatego na jej oczach zabija wszystkich, którzy są dla niej najważniejsi. Jej ojca, dzieci, dziecko przyjaciółki, a potem przyjaciółkę. Czy Damian faktycznie słyszał głosy? Tego nie dowiemy się nigdy. Czy faktycznie coś się z nim stało, czy to tylko wymysł, by uzyskać łagodniejszy wyrok. Natomiast według psychiatrów jest bardzo mało prawdopodobne, że u Damiana doszło do halucynacji. Jest już to bardzo poważny efekt różnych zaburzeń. Damian nigdy nie cierpiał na żadne psychiczne choroby, nikt nie zauważył u niego żadnych dziwnych zachowań. No poza tym, że był faktycznie zestresowany, że miał problemy ze snem, tu mi jednak to pachnie jakimś kryzysem i gorszą formą psychiczną, być może początkiem jakiejś depresji. Czy jakichś, nie wiem, zaburzeń lękowych. Natomiast ludzie zauważyli, że Damian zaczął zachowywać się dziwnie przed tym zabójstwem. Odnotowano również to, że udał się sam do lekarza, któremu powiedział, że źle się czuje. Nie da się również pominąć faktu, że Damian chciał wcześniej odebrać sobie życie. Jednak, co niektórzy twierdzą, że nie robił tego w celu faktycznie popełnienia samobójstwa, odebrania sobie życia, tylko po prostu po to, żeby odegrać taki akt, żeby wywrzeć jakieś wrażenie na Izie, zobaczyć jej reakcję, żeby się przestraszyła, żeby zaczęła o niego dbać. Jaka jednak była naprawdę intencja Damiana, to również nigdy nie zostało wyjaśnione. Warto również zwrócić uwagę na słowa, które Damian wypowiada już po wszystkim w szpitalu. To jest jedyny moment, w którym Damian mówi, że wie, co się stało i że nie umiał się powstrzymać, żeby mu pomogli, żeby ratowali jego dzieci. On jeszcze wtedy nie wie, że żadne z nich nie przeżyło. Psychiatrzy również twierdzą, że jeśli dochodzi do zaniku pamięci, to nigdy nie dochodzi do niej w taki sposób, że po traumatycznym przeżyciu człowiek pamięta przez chwilę coś, po czym nagle traci pamięć. W większości przypadków jest tak, że tuż po wydarzeniu człowiek automatycznie traci pamięć. Bardzo często jeszcze trzyma jakieś narzędzie zbrodni i po prostu nawet nie wie, co ono robi w jego ręku. Słowa, które wypowiada w szpitalu, nie będą dowodem w procesie. Sam Damian nie przyznaje się do morderstwa 6 osób, natomiast przyznaje się do zabójstwa ze względu na ograniczoną poczytalność. Czy to chodzi o to, że nie twierdzi, że nie zabił tych ludzi, tylko nie przyznaje się do zabójstwa, do zarzutu zabójstwa 6 osób, tylko przyznaje się do zabójstwa ze względu na ograniczoną poczytalność. To są dwa różne zarzuty. 29 października 2012 roku sąd w Jersey uznaje Damiana Rzeszowskiego za niepoczytalnego w chwili dokonywania zbrodni. Zostaje więc uniewinniony z zarzutu morderstwa. Rozróżnienie jest takie w tamtym systemie prawnym pomiędzy morderstwem a zabójstwem. Podejrzewam, że przekłada się to na polski w ten sposób, że tak jak my mówimy o zabójstwie z premedytacją czy zabójstwie takim umyślnym. Natomiast tutaj jednak to rozróżnienie jest takie właśnie na tę niepoczytalność, że na dobrą sprawę nie wiedział, co robi. Skazano go za zabójstwo 6 osób na łączny wyrok 30 lat pozbawienia wolności. Po odbyciu wyroku Damian ma zostać deportowany do Polski i ponadto z tego, co wiem, co podają źródła, miał dostać dożywotni zakaz wjazdu na wyspę Jersey po odbyciu oczywiście całej kary. Wyrok dla opinii publicznej jest niedopuszczalny. Osoby uczestniczące w procesie, przebywające na sali rozpraw, nie mogły wyjść ze zdumienia, widząc Damiana totalnie niewzruszonego. Nie okazywał absolutnie żadnych emocji. Nigdy nie wyraził też skruchy i żalu. Gdyby w ogóle przeliczać ten wyrok na życia ofiar, to wychodzi na to, że każde z tych osób zostało wycenione na 5 lat kary Damiana. 30 podzielić na 6 to wychodzi po 5 lat. No, faktycznie brzmi to na skrajnie niesprawiedliwe, no ale trudno jest
wiecie, to jest tak, jak ludzie mówią o karze śmierci, że tylko życie za życie. Ostatnio słyszałam, jak ktoś mówił o tym, że powinna być w Polsce wielokrotna kara śmierci, czyli na przykład za każde zabójstwo, no, zabójca otrzymuje osobną karę śmierci, no ale nie jesteśmy w stanie kogoś zabić kilka razy. Ktoś ma jedno życie, więc też trudno to przeliczać, no ale można faktycznie tutaj, ja się bardzo zastanawiam, dlaczego to nie jest dożywocie. Przyjmując wyższy na przykład wymiar kary za poszczególne życie. Damian Rzeszowski zostaje przewieziony do więzienia Full Sutton w Yorkshire. To jest więzienie o zaostrzonym rygorze. Przenieśmy się teraz na moment do 2018 roku. Z więzienia, w którym Damian Rzeszowski odbywa wyrok, dociera do opinii publicznej, do nas wszystkich, wiadomość o jego śmierci. Podobno Damian popełnia samobójstwo, jednak co do przyczyn jego śmierci wszczęto postępowanie. Wyniki sekcji zwłok po czasie wykazują, że zmarł z powodu uduszenia się w wyniku powieszenia. Jak jednak doszło do tej śmierci, skoro przebywał pod stałym nadzorem służby więziennej, jego cela była monitorowana 24 godziny na dobę. Ciekawi mnie również fakt, że Damian odbiera sobie życie 2 tygodnie po tym, jak personel medyczny kieruje go do szpitala Broadmoor ze względu na jego pogarszający się stan psychiczny. Czego miało dotyczyć to pogorszenie, również nie wiadomo. Tutaj zasłaniają się prawdopodobnie jednak tajemnicą medyczną. No i teraz na sam koniec musimy sobie postawić pytania, dlaczego Damian dokonał tak makabrycznej zbrodni. Czy zrobił to dlatego, że chciał się zemścić na żonie? Czy przyczyną tego mogła być jej zdrada? Jeśli tak, to dlaczego zabił też swoje dzieci, ale też Martę, Julię, swojego teścia? Ludzie z otoczenia Damiana mówili, że widywali go na spacerach ze swoimi dziećmi, na placach zabaw. Zawsze tam poświęcał im czas, był zaangażowany, uśmiechnięty. Więc czy mógł być tak owładnięty chęcią zemsty na Izie, że poświęcił życie swoich dzieci? Może zrobił to jednak dlatego, że faktycznie był w bardzo złej formie psychicznej. Być może natłok problemów zarówno w związku z Izą, jak i w związku z pieniędzmi, które stracił, wpłacając zaliczkę na ten dom, spowodowały w nim utratę wiary. No, potrafią się w człowieku budować przez miesiące, tygodnia, jeżeli to się jeszcze zagęszcza. Takie stresy, które powodują i doprowadzają ludzi do pewnego rodzaju załamania psychicznego. Tym bardziej, że Damian w tamtym czasie zaczyna też nadużywać alkoholu, a wiemy, że podobnie jak jego ojciec, po alkoholu stawał się agresywny. A tamtego dnia wypił jednak, wiemy o 100 ml whisky. Ale też nie zostały chyba ujawnione dane o tym, ile on miał promili we krwi alkoholu. Ponieważ cała dotychczasowa praca, którą poświęcił, którą miał w Jersey, a wiemy, że bardzo mu było źle na tej emigracji, że on chciał cały czas wracać do Polski, że nie czuł się tam dobrze, nie czuł się tam u siebie. Więc wszystkie jego pieniądze, które zdołał odłożyć, zostały wyrzucone w błoto. Małżeństwo mu się sypie. Żona ma romans. Potem zaczyna im się układać. Ale potem on sam zaczyna mieć problemy z alkoholem. Być może fakt, że pracował tak wiele, nie miał czasu na odpoczynek. To, że w tym domu też nie miał wytchnienia, otuchy. Ponadto też parę dni przed tą zbrodnią w Polsce idzie do prostytutki. To też bardzo ciekawa kwestia, że sięga po takie rozwiązanie. Damian zawsze podkreślał przez całe swoje życie, jak ważna jest dla niego rodzina, jak bardzo o nią dbał, o swoją żonę, o dzieci, pilnował, zresztą miał kontrolę nad Izą materialną. Dlaczego po tym, jak żona już zakończyła romans, właśnie po to, żeby ratować to małżeństwo, to chciał skorzystać z usług prostytutki, kiedy już właściwie to oni byli w fazie naprawiania tego kryzysu i tego związku i pojechali do Polski właśnie po to, żeby między nimi było dobrze. Pochyliłabym się nad tym, co nim motywowało. Według Ewy Winnickiej i Dionizosa Sturisa możliwe, że Damian był w tak trudnym momencie ze względu na fakt, że właśnie był na emigracji. Ludzie na emigracji czują się często wyobcowani. Nie mają poczucia bezpieczeństwa. Czują się często gorsi, ponieważ jadą do pracy i zazwyczaj pracują przy zbiorze ziemniaków albo na budowie, są robotnikami.
Ludzie wyjeżdżają z chęcią zarobienia dużych pieniędzy, chcą poprawić komfort swojego życia, poświęcając się. Traktują to jako okres przejściowy. Zaciskają zęby, starają się przetrwać, bo wiedzą, że to po prostu niedługo się skończy. Jak było u Damiana? On też zaczął od pracy, najpierw na zmywaku, potem na budowie, pracował bardzo ciężko. Kiedy urodziły się dzieci, Iza przestała pracować. Może to go przytłoczyło, że wszystko było na jego głowie, no nie wiadomo. W każdym razie myślę, że ta zbrodnia to jest 7 żyć pochłonęła. Bo myślę, że Damian jednak to życie sobie odebrał wskutek tego, że nie był dalej w stanie żyć sam ze sobą, chociaż nigdy nie przeprosił, nigdy nie żałował, bo twierdził, że nie pamięta i nic na ten temat nie wie. Bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby obejrzeć sobie tutaj źródła, które podaję Wam. Są tu różnego rodzaju reportaże, artykuły takie na przykład jak na Vogue, czy w Independent, ale też przede wszystkim zachęcam Was do lektury książki Ewy Winnickiej i Dionizosa Sturisa, a szczególnie do tej formy audiobooka, gdzie słychać po prostu, jak Ewa Winnicka z Dionizosem są na wyspie Jersey, jak rozmawiają, jak docierają do rodziny Izy w Bydgoszczy, jak rozmawiają. Słychać też tę pracę reporterską, którą oni wykonują, słychać odgłosy Jersey, co też ma moim zdaniem takie dość spore znaczenie. No, ciężki klimat. W każdym razie sprawa też bardzo ciężka, taka, do której opowiedzenia zbierałam się naprawdę kilka ładnych lat. I cieszę się, że zdobyłam się wreszcie na to, żeby ją przyswoić. Też chciałam bardzo podziękować Judycie Gołębiowskiej, która tutaj bardzo pomogła mi w researchu i w przebrnięciu przez tę straszliwą zbrodnię, o której trudno mi dzisiaj było opowiadać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.